Od środy po Tarnowie będziemy się poruszać miejskimi rowerami. System już jest prawie gotowy. Trwają jeszcze prace związane z montażem stacji rowerowych, a po ich zakończeniu w mieście pojawią się długo wyczekiwane miejskie rowery, informuje oficjalna strona miasta. W Tarnowie pojawi się 10 stacji rowerowych, 100 rowerów miejskich dla dorosłych i 10 dziecięcych rowerów miejskich. Każda stacja pomieści od 10 do 20 miejsc dla pozostawienia rowerów, a największa liczba rowerów dla dzieci znajdzie się w pobliżu Parku Strzeleckiego i przy Centrum Sztuki Mośnicy. Aktualnie trwają prace związane z koordynacją systemów elektronicznych, a dokładnie integracja z tarnowską kartą miejską. To ważny i najbardziej niewidoczny element prac. Koszt inwestycji to ponad 2 miliony złotych.